Chyba zaczynamy. Dobry wieczór, a w zasadzie dzień dobry. Nauka to lubię, a w zasadzie Akademia Cyfrowego Rodzica. Pewien eksperyment, pomysł na to, jak mówić o rzeczach ważnych i istotnych z punktu widzenia dziecka, z punktu widzenia rodzica, z punktu widzenia wychowawcy, czyli tak naprawdę z punktu widzenia nas wszystkich. O tym za chwilkę, natomiast tak, no właśnie, witam wszystkich bardzo serdecznie na pierwszym webinarze, który jest organizowany w ramach projektu Akademia Cyfrowego Rodzica. Ten webinar jest organizowany, czy Akademia Cyfrowego Rodzica to współpraca Nauka to Lubię oraz Ministerstwa Cyfryzacji i NASK-u. Dzisiaj będziemy rozmawiali o sharentingu i być może dla części z Was, dla części z Państwa jest to no, po raz pierwszy słyszycie takie stwierdzenie, sharenting. Na pewno o tym będziemy mówili i to wyjaśniali, ale zanim chcę bardzo, bardzo serdecznie przywitać moich gości, dwie ekspertki, Marta Witkowska, psycholog i ekspertka Akademii NASK, zajmuje się profilaktyką, diagnozą, interwencją w obszarze zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, prowadzi szkolenia dla specjalistów w zakresie rozwoju i zagrożeń okresu adolescencji i funkcjonowania nastolatków w sieci. Dzień dobry Pani Marto. Dzień dobry. I doktor Marta Majorczyk to nauczyciel akademicki, pedagog, doradca rodzinny, trener i szkoleniowiec. Zajmuje się tematyką rodziny, jej funkcjonowaniem, rolami rodzinnymi, cyklami rozwojowymi człowieka, zagadnieniami edukacji, wychowania, opieki rozwojowej i systemu opieki nad małym dzieckiem. Interesuje się problematyką wartości i etyki w działalności edukatora, pedagoga i psychologa. Dzień dobry. Dzień dobry. Oczywiście, bardzo nam zależy na tym, żebyście zadawali pytania, żebyście Państwo zadawali pytania. Trochę nie mogę się zdecydować, czy mówimy sobie po imieniu, czy pan, pani, bo z jednej strony na moim blogu zwykle ten dystans skracamy, z drugiej strony mam nadzieję, z nami dzisiaj jest sporo osób, które wcześniej o blogu Nauka to Lubię nie słyszały, więc czasami będę mówił trochę wymiennie. Przedstawiłem gości, ja nazywam się Tomasz Rożek, jestem dziennikarzem naukowym i bardzo mi będzie miło spędzić z Wami, spędzić z Państwem najbliższą godzinę. Tematem dzisiejszego odcinka, tematem dzisiejszego webinaru jest sharenting i od razu pytanie do pań ekspertek. Co to takiego? Sharenting to jest takie zjawisko dosyć na gruncie polskim nowe, ale niekoniecznie w krajach rozwijających się. Jest to skrót dwóch słów. Share, które znaczy z angielskiego dzielić się, rozpowszechniać, i parenting, co oznacza krótko rodzicielstwo, czyli upowszechnianie przez rodziców informacji w mediach społecznościowych, między innymi na temat własnych dzieci, na temat własnego rodzicielstwa. Tak najprościej można byłoby to wyjaśnić. Okej, czyli po prostu rodzice mają ochotę pochwalić się, albo wychowawcy, ale głównie rodzice, myślę, mają ochotę pochwalić się zdjęciami albo filmami, informacjami na temat swoich pociech. Każdy, kto jest rodzicem, kto był rodzicem, to robi i na pierwszy rzut oka nie wydaje się to groźne. To jest całkiem miłe, że chcemy innym pokazać na przykład, jak rośnie nasze dziecko. W czym w takim razie jest problem? To jest trochę tak, że my jako sharenting określamy takie zjawisko no troszkę jednak nadmiernego dzielenia się takimi materiałami na temat dziecka przez rodziców, ale to mogą być bardzo różne materiały też. My często myślimy o zdjęciach, myślimy o filmach, ale to też są komentarze, to są podpisy, to są wszelkie informacje na temat dzieci. I tak to prawda, wielu rodziców to robi, większość rodziców to robi i można powiedzieć, super, sieć też służy do tego, żeby znajdować wsparcie, żeby korzystać z porad i doświadczeń innych rodziców. Natomiast bywają takie sytuacje, w których faktycznie to upublicznianie informacji na temat swojego dziecka zaczyna być groźne, zaczyna być niebezpieczne dla naszego dziecka. To znaczy, kiedy zaczyna być groźne, kiedy niebezpieczne i w ogóle o jakiej skali tego zjawiska mówimy? To jest takie skala dosyć, można powiedzieć,
jeszcze nie do końca zbadane, tak mocno rozpowszechnione. No powiedzmy, są badania z 2010, które mówią na przykład, że wśród 200 matek z małymi dziećmi, tutaj mamy na przykład 75% kobiet, które w jakimś tam stopniu opublikowały jakieś informacje o swoich dzieciach. Takie kolejna rzecz to dzieci po raz pierwszy pojawiają się w sieci mając 6 miesięcy, tak wynika z tych badań, o których wspominam, czyli miały 6 miesięcy dopiero życia. A niektóre z nich, około 70%, pojawiło się jeszcze zanim urodził się fizycznie, czyli poprzez zdjęcie, które umieścił rodzic, mama, tata, zachwyceni tym, że zostaną w przyszłości, niedalekiej przyszłości rodzicami. Właśnie to chyba, co pani przed chwilką powiedziała, to słowo zachwyceni tym, że rodzi się dziecko, że będzie nowy członek rodziny. Bardzo często wszelkie takie patologiczne czy niebezpieczne działania w sieci, one wiążą się, czy one, przynajmniej tak nam się wydaje, one są związane z, no właśnie, jakimś patologicznym działaniem, z tym, że ktoś chce zrobić źle, z tym, że ktoś chce zrobić na złość, komuś dokuczyć i tak dalej, i tak dalej. Tymczasem tutaj wydaje się, że źródłem problemu nie jest czyjaś złość, nienawiść czy hejt, tylko uczucia, no dokładnie odwrotne, czyli to, że ktoś chce dobrze, chce się pochwalić, chce pokazać, no, że dziecko rośnie, że już na przykład potrafi zrobić pierwszy krok, albo że powiedziało coś śmiesznego. Czy to, że ktoś chce dobrze, no nie zawsze gwarantuje, że rzeczywiście dobrze wychodzi? Ja myślę, że można takim kluczowym. Dokładnie, można przedobrzyć. Myślę, że takim kluczowym elementem, którego często rodzice nie biorą pod uwagę, jest to, że tak naprawdę nie wiedzą, kto siedzi po drugiej stronie. Internet zmienił nasze funkcjonowanie bardzo i taka koncepcja tego, kto jest naszym przyjacielem, naszym znajomym, mocno się zmieniła. Kiedyś takie zdjęcia słodkich bobasków pokazywaliśmy w albumie rodzinnym, gronu jednak najbliższych znajomych, przyjaciół. Teraz ci nasi przyjaciele są w mediach społecznościowych i nie do końca chyba zdajemy sobie sprawę, komu udostępniamy takie materiały. Z takich polskich badań wynika, że mniej więcej 40% rodziców to robi, czyli dzieli się informacjami na temat swojego dziecka w sieci. Natomiast 42% z tych rodziców, którzy to robią, udostępniają na przykład zdjęcia, filmy gronom znajomych większym niż 200 osób. I to jest takie duże pytanie, czy naprawdę jak mam tylu znajomych i zdjęcie mojego dziecka do nich trafi, to czy ja na pewno wiem, do kogo to zdjęcie trafiło? My zakładamy dobre intencje, oczywiście, bo nasi znajomi, przyjaciele zazwyczaj chcą dobrze dla nas, ale czy każdy w sieci jest naszym przyjacielem i czy każdy posłuży się takim zdjęciem w sposób, który będzie dobry dla naszego dziecka? Tego nie wiemy. No i tu oczywiście pojawia się cała masa, jak każdy sobie gdzieś tam przypomni, to myślę, że te obrazy zostaną przywołane. Nieraz przecież widzimy jakiś mem, jakiś viral ze zdjęciem dziecka, w czasami bardzo dziwnych, czasami dwuznacznych sytuacjach i bywa, że się z tego śmiejemy, ale może nie mamy świadomości, że to zdjęcie zostało po prostu ukradzione. Innymi słowy, jeżeli wrzucamy coś do internetu, to tak naprawdę tracimy nad tym kompletnie kontrolę. Dokładnie, tak właśnie się dzieje. Trzeba powiedzieć, że internet jest takim wielkim, ogromnym magazynem różnych danych, informacji i raz coś, co zostanie tam wrzucone, nigdy nie zniknie. Ono gdzieś się schowa potem w jakimś sposobem poprzez hashtagi, poprzez otagowanie jakieś hasła klucze, możemy po prostu przez przypadek do tego na to natrafić. Upubliczniając coś w internecie, zgadzamy się na to, żeby to było publikowane wszędzie bez naszej tak naprawdę zgody. Tak, wszystko jest już udostępnione, więc nie znamy autora, chyba że zaznaczymy to sobie wyraźnie poprzez odpowiednie aplikacje, poprzez znak wodny. Wtedy będziemy wiedzieć, że to jest nasze zdjęcie, naszego autorstwa i możemy oczywiście w tym momencie reagować. Tak?
Natomiast w przypadku, jeśli tego nie ma, no to trudno jest tutaj mówić, że jest coś w porządku, tak? Tak to wygląda w internecie. Tworzymy po prostu poprzez umieszczanie różnych danych, a szczególnie danych naszych dzieci, naszego dziecka, cyfrowe ślady. I łącząc te cyfrowe ślady, tworzymy taką tożsamość cyfrową dziecka, która w przyszłości stworzy jego profil, profil taki psychologiczny, społecznościowy, który być może za kilka lat będzie wykorzystywany w celach rekrutacji do pracy. Tak? Także to musimy mieć tego świadomość, co robimy, jakie zdjęcia umieszczamy, jakie filmiki, co komentujemy, co umieszczamy, jeśli chodzi o nasze dziecko. Chciałem Wam pokazać pierwszy wykres, na którym widać, jaki procent rodziców wrzuca rzeczy, mam na myśli oczywiście zdjęcia albo filmy swoich dzieci. No 81% ocenia udostępnianie zdjęć własnych dzieci jako pozytywne albo neutralne. 25% rodziców, tylko 25% w ogóle zapytało swoje dziecko o to, czy może to zrobić. To 25% mnie zmartwiło, bo jednak myślałem, że dużo większa grupa. Ten wykres, on pochodzi z publikacji Sharenting i wizerunek dziecka w sieci. O, teraz pokazuję to, właśnie coś takiego. Te publikacje można pobrać, Pani Marto, czy dobrze powiem, ze stron internetowych NASK-u? Jak najbardziej, www.akademia.nask.pl/publikacje do wyboru. Okej, no to teraz w takim razie drugi wykres. Jaka jest odpowiedź młodych ludzi na to, jak oni na to reagują? To są, mówiąc młodych ludzi, mam na myśli nastolatków od 11 do 17 roku życia. 51% odczuwa zdenerwowanie, ponad 40% doświadczyło nieprzyjemnych komentarzy ze strony innych użytkowników. Wspomniała Pani tutaj, mam na myśli Panią Martę Majorczyk, trochę o znaku wodnym. Za chwilkę jeszcze porozmawiamy o tym, co rodzic powinien wiedzieć i co rodzic powinien zrobić, żeby wrzucając już zdjęcie dziecka w sieci, no, zrobić to tak, żeby nie było żadnych szkód. Natomiast zanim do tego przejdę, chciałem kilka pytań zadać jeszcze z tych pytań, które już Państwo zadajecie. Pani Monika Chrzanowska, czy sharenting to samo, co trolling rodzicielski, czy parental trolling? To jest patologiczna wersja sharentingu. Jeszcze między sharentingiem a troll parentingiem jest over sharenting. To jest takie zjawisko, gdzie nagminnie 3 razy, 4 razy, 5 razy dziennie rodzic jest w stanie wrzucić zdjęcia z tego, co robi dziecko w ciągu dnia. Na przykład mamy teraz wakacje i rano widzimy, że córka jakiejś znajomej jest w lesie, za chwilę zjada loda tutaj, kupuje coś w kiosku, no i tu widzimy całą jakby historię. Na przykład, natomiast troll parenting to jest już według mnie bardzo patologiczne zachowanie rodziców, a polega ona na tym, że wrzucam jakieś niezbyt pozytywne zdjęcie lub jakiś filmik mojego dziecka, które reaguje. Na przykład ostatnio widziałam na jednym takim portalu, że małym dzieciom rodzice rzucają wodę na głowę i przy muzyce udają, że coś tutaj, boją się czegoś i dziecko reaguje w różny sposób. I to już jest zjawisko, które można śmiało wpisać do troll parentingu. Czyli to są takie sytuacje, w której my jako dorośli w ogóle nie chcielibyśmy się widzieć, a robimy to naszym własnym dzieciom. To są ośmieszające filmiki, zdjęcia, komentarze. Tym portalem, o którym Pani mówi, jest TikTok i rzeczywiście jeden z kolejnych wyjątkowo szkodliwych, żeby nie powiedzieć mocniejszego słowa, challenge'y czy takiego współzawodnictwa, gdzie rzeczywiście z zaskoczenia, czasami nawet bardzo małe dzieci, rodzice oblewają wodą. I naprawdę jako rodzic nie potrafię zrozumieć, dlaczego mają radość z tego, że dziecko się przestraszy i na przykład płacze. Dla mnie to już mocno gdzieś tam zakrawa o patologię, choć nie chcę oczywiście oceniać tych konkretnych rodziców, raczej mówię o tym. I trochę nawiązując do kolejnego pytania, do stwierdzenia papy Smerfa,
Trzeba zwyczajnie zachować zdrowy rozsądek. Ja nigdy nie wysyłałem zdjęcia mojego dziecka. Kiedyś ustawiłem twarz córki jako awatar 10-letniej. Pisał do mnie jakiś typ z dziwnymi pytaniami. No, papo Smurfie, to wszystko się zgadza, tylko że jeżeli mówimy o zachowaniu zdrowego rozsądku, to zanim go zachowamy, to musimy mieć tego świadomość. I to jest chyba największy problem, że my rodzice, my dorośli, nie mamy świadomości jakoś, mimo to, że żyjemy w tym świecie internetowym, cyfrowym, dalej nam się wydaje, że wrzucenie czegoś na fejsa jest równoznaczne z tym, jak gdybyśmy oglądali album ze zdjęciami no, przy stole na imieninach cioci. Jak najbardziej. I też bardzo niepokojące dane docierają do nas z badań, tym razem badań australijskich. Prześledzono, skąd zaczerpywane są zdjęcia na takich portalach pedofilskich. I okazało się, że około 50% tych zdjęć, filmików, opisów znalazły się tam z mediów społecznościowych, z takich otwartych mediów społecznościowych rodziców, którzy wstawili tam zdjęcia, filmy swoich dzieci zupełnie w dobrej wierze, bez takiej refleksji, bez takiego pomysłu, że ta osoba, która jest po drugiej stronie ekranu, może chcieć skorzystać no naprawdę w bardzo zagrażający dla dziecka sposób z takiego materiału. 50%. Kolejne pytanie, czy współczesna psychologia stworzyła narzędzie do pomiaru zjawiska sharenting w Polsce? Jeśli chodzi o to zjawisko w Polsce, ono jest dopiero badane. Chcę tylko powiedzieć, że my dopiero jesteśmy takim społeczeństwem, które wchodzi w takie właśnie społecznościowe rzeczywistość, taką wirtualną, czyli my jako rodzice, ale dzieci, które już chodzą do szkół, można nazwać takim net generation, czyli taką sieciową generacją. I tutaj myślę, że to jest ogromne pole do popisu, jeśli chodzi o psychologię, psychologię mediów, ale nie tylko, psychologię rozwojową i psychologię rodziny, żeby właśnie zbadać dosyć szczegółowo, zrobić skalę sharentingu. No można w bardzo prosty sposób ustalić, czy jestem rodzicem, który to zjawisko, że tak powiem, no szerzy, tak? Czy jestem tym rodzicem over sharenting, czy raczej już przechodzę do tych bardziej takich zjawisk, które nazwaliśmy zaburzającymi, zaburzonymi, tak? Wystarczy zapytać, czy przestrzegam pewnych zasad, czy myślę, zanim coś umieszczę, tak? Natomiast to pytanie jest dosyć bardzo ciekawe i z punktu widzenia naukowego na pewno godne, żeby się po prostu tutaj nad tym skupić. Kolejne pytanie, czy filmy, zdjęcia wysyłane w wiadomości prywatnej są bezpieczne? Ja myślę, że przyjmijmy taką zasadę, jak cokolwiek publikujemy, że no nie do końca taki materiał jest już nasz, własny, jednak z kimś go dzielimy, on może być przez osobę, do której wysyłamy, również poszerowany dalej, udostępniony innym osobom. Oczywiście, jeżeli to jest ktoś, kogo dobrze znamy, jeżeli to jest jakaś sieć naszych zaufanych przyjaciół, pewnie nie mamy się czego obawiać, ale ja bym namawiała do tego, aby zastrzegać jednak takie prawo sobie do nie kopiowania, nie udostępniania dalej zdjęć. Jeżeli chcę się dzielić zdjęciem mojego dziecka, może warto porozmawiać ze znajomymi, z przyjaciółmi. Słuchajcie, te zdjęcia są tylko dla was, nie publikujcie, nie tagujcie ich, nie posyłajcie dalej w świat, mają pozostać jedynie w naszym gronie. To jedna z takich zasad, myślę, zdroworozsądkowych, których warto się trzymać. Jest ich pewnie jeszcze parę, o nich będziemy dalej mówić, ale na pewno namawiałabym do takiego zachowania. Na Facebooku pan Krzysztof Gościak pisze, nie chciałbym jako dorosły oglądać masy moich zdjęć i filmów z dzieciństwa, rozrzuconych po sieci, czy używanych jako memy. No myślę, że każdy z nas, nawet nie zdjęć z dzieciństwa, ale nawet zdjęć z dorosłości, z wakacji, z jakiegoś przyjęcia, nie chciałby widzieć gdzieś tam publicznie, a jednak bardzo często my rodzice, my dorośli wrzucamy zdjęcia dzieci, jakoś specjalnie się nad tym dłużej nie zastanawiamy, albo zastanawia się tylko niewielka grupa
z nas. Pani Marto, i mam tutaj na myśli panią Martę Majorczyk, wspomina pani o tożsamości dziecka, o tym, że można budować, czy na podstawie, dzięki tym zdjęciom, dzięki tym filmom, powstaje jakiś wirtualny czy cyfrowy obraz naszego dziecka, ale wydaje mi się, że warto powiedzieć też o tym, że rodzice nie tylko wrzucają zdjęcia czy filmy, ale także całą masę informacji, takich pisanych. I ten obraz, ten wizerunek, on jest kreowany nie tylko przez zdjęcia i nie tylko przez filmy, ale także przez informacje pisane. Czy możemy o tym chwilkę porozmawiać? Jasne, jak najbardziej. To bardzo proste. Czego nie powinniśmy pisać? Na pewno nie powinniśmy pisać daty urodzenia ani miejsca zamieszkania naszego dziecka, numeru telefonu, tak? Dlatego, że to są dane bardzo poufne i które można wykorzystać w bardzo niekorzystnym dla nas i dla naszego dziecka celu, tak? No, jeśli chodzi o datę urodzenia, to jest połowa numeru naszego PESEL, tak? Więc to jest bardzo ważne. Nie można też, wolałabym nie komentować na przykład, gdzie znajduje się nasze dziecko, do jakiej szkoły uczęszcza, tak? Dlatego, że to są takie informacje, dane, które może wykorzystać ewentualny potencjalny porywacz, tak? Lub osoba, która po prostu może skrzywdzić nasze dziecko. Myślę, że też nie jest dobrym rozwiązaniem, takim kwestią, żeby komentować, tak, to, co zrobiło nasze dziecko, tak, starać się raczej, jeżeli chcemy już cokolwiek napisać, to żeby były to opisy neutralne, tak. Niestety tym wszystkim należy jeszcze zwrócić taką jedną rzecz, na taką jedną rzecz, a mianowicie to, że często rodzice idealizują to, co robi jego dziecko. I to jest właśnie element też naszej takiej wirtualnej rzeczywistości, naszej tożsamości. Może się okazać, że po prostu to nie jest tak do końca realne, tak? Inaczej przedstawiamy nasze dziecko, niż w rzeczywistości ono się tutaj jawi, tak? To są takie elementy, o których po prostu należy pamiętać. Też, no, to jest wszystko właściwie, tak. Pytanie być może trochę z pogranicza prawa, ale chcę je zadać. Jak reagować, co zrobić, kiedy ktoś publikuje zdjęcie grupowe dzieci bez zgody i wiedzy rodziców reszty dzieci ze zdjęcia? W takiej sytuacji my zawsze mamy prawo do tego, żeby poprosić o usunięcie takiego zdjęcia, jeżeli ono jakoś czujemy godzi w wizerunek naszego dziecka i absolutnie należy to robić. Wizerunek jest naszym dobrem osobistym, jest dobrem osobistym dziecka i naprawdę powinniśmy go chronić. Ale ja myślę, że to już jest sytuacja reagowania, tak? Kiedy coś już się wydarzyło. Zawsze najlepiej jest zapobiegać, czyli znowu wróciłabym do tego umówienia się w gronie znajomych, w gronie kolegów, koleżanek, dziecka, jeżeli to już jest starsze dziecko, żeby pokazywać sobie zdjęcia, które chce się upublicznić, żeby każda osoba uwieczniona na tym zdjęciu czy filmiku wyraziła taką zgodę. Powinniśmy dbać o nasz wizerunek jednak mocno, ponieważ on zostanie w sieci z nami na zawsze. I to jest tak, że nawet jeżeli w tej chwili coś wydaje nam się fajne, ciekawe, śmieszne, jest dobrym żartem, za parę lat naprawdę może być bardzo upokarzające, ośmieszające i może nam przeszkodzić w osiągnięciu naszych celów. Więc jak najbardziej powinniśmy domagać się usunięcia takiego zdjęcia. Na Facebooku Nauka to lubię. Pani Marta Woldańska pyta, czy można żądać usunięcia zdjęć, na których znajduje się dziecko, a zdjęć wykonanych i udostępnionych przez kogoś z kolegów dziecka? Tak, jak najbardziej można o to poprosić. Albo osobę, która to umieściła, albo po prostu administratora, tak, że jest to że nie wyraziliśmy na to zgody i prosimy o usunięcie. Kolejne pytanie, też trochę z pogranicza prawa, no ale w zasadzie problem parentingu, no to jest problem prawno-wychowawczy, gdzie wychowawczy raczej mam na myśli wychowanie rodziców niż wychowanie dzieci. Monika Krzanowska na Facebooku,
Czy miały już miejsce sprawy sądowe, w których dorosłe dzieci pozwały swoich rodziców za publikowanie ich wizerunku w sieci bez ich wcześniejszej zgody? Tak, ja pozwolę sobie na to pytanie odpowiedzieć. Znam dwa przypadki, a na pewno jest ich więcej. Pierwszy przypadek to był przypadek, który był w Portugalii. 18-letnia dziewczyna, kiedy uzyskała pełnoletność, pozwała własnych rodziców za umieszczanie zdjęć na portalach społecznościowych. 3 lata temu bodajże był przypadek u nas w Polsce, gdzie ojciec dostał też tutaj karę, bodajże chyba więzienia, za upublicznienie chłopca, swojego syna, który na plaży był nagi, trzymał w jednej ręce butelkę, w drugiej papieros. Natomiast bardzo ważne tutaj należy powiedzieć o tym, że we Francji są przepisy prawne, które zapewniają, dają taką możliwość i dzieciom właśnie złożenie tutaj wniosku przeciwko rodzicom, którzy upubliczniają bez zgody dziecka jego wizerunek lub jego tutaj wypowiedzi lub filmy. Czy w Polsce to jest tylko kwestia dobrego lub złego smaku, umieszczanie zdjęć dzieci w sytuacjach, w pozach czasami, w ubraniach kompromitujących, czy to nasze prawo też jakoś reguluje? To jest tak... Pani Marto? Nie, proszę. Proszę. To jest tak, że my mamy oczywiście prawo dochodzić swoich praw. Nie ma takiego specyficznego przepisu, który dotyczy konkretnie publikowania materiałów w sieci. Prawo troszeczkę nie nadąża za rozwojem technologicznym i za naszą rzeczywistością, ale absolutnie, tak jak już wcześniej wspominałam, nasz wizerunek podlega ochronie i absolutnie możemy dochodzić swoich praw, szczególnie w sytuacji, kiedy jest to takie zdjęcie, film, który nas upokarza, kompromituje. Ale ja myślę, że to, od czego powinniśmy zacząć, to jest jak najszybsze zdjęcie takiego materiału z sieci, wycofanie go. I tutaj w przypadku, kiedy to jest kompromitujący materiał, reagujmy natychmiast, ponieważ czasami takie zdjęcie może stać się wiralem, tak? Jeżeli stanie się wiralem, czyli takim strasznie szybko rozpowszechniającym się materiałem, to zobaczą go setki, tysiące osób, a nawet może i więcej, więc zgłaszajmy przede wszystkim do administratorów serwisów, w których takie materiały zostały umieszczone, z prośbą o zdjęcie takiego zdjęcia czy materiału, powołując się na godzenie w nasz wizerunek. Raczej powinniśmy być zrozumiani i nasz materiał powinien być wycofany. Większość z dużych serwisów w swojej polityce prywatności takie zapisy posiada. Naprawdę nie bójmy się korzystać z nich, reagujmy, zgłaszajmy, domagajmy się usunięcia. Kilkanaście minut temu pokazałem wykres, z którego jasno wynikało, że ponad 40% nastolatków doświadcza nieprzyjemnych komentarzy ze strony innych użytkowników, no pod wpływem zdjęć, które umieścili wcześniej rodzice tych nastolatków. Mam takie pytanie, czy to jest tylko kwestia jakiegoś takiego komfortu naszych dzieci? Czy są już badania psychologiczne, które jasno wskazują, jakie są konsekwencje takie długookresowe tego, że na przykład zdjęcie nas sprzed nastu albo kilkudziesięciu, no może jeszcze nie, ale sprzed nastu lat znajduje się w sieci? Ja takich badań nie znam, natomiast to, o czym dość mocno się mówi, to jest zjawisko chociażby cyberprzemocy. Mamy je nieźle zbadane i wiemy, że mniej więcej połowa naszych nastolatków polskich spotkała się z taką przemocą słowną w sieci. Około 11%, czyli mniej więcej co dziesiąty, spotkał się natomiast z bardzo poważnym nękaniem w sieci, taką najpoważniejszą formą cyberprzemocy. I tego typu materiały, o których dzisiaj mówimy, takie zdjęcia upublicznione nierozważnie przez rodziców, a czasem dziadków, bo też tak może być, mogą posłużyć do takiego nękania.
jeżeli przedstawiają dziecko w niekorzystnym świetle, mogą stać się materiałem dla takiego cyberprzestępcy, którym najczęściej są osoby znane. Więc tym bardziej przestrzegamy przed nierozważnym publikowaniem zdjęć takich, które nie przedstawiają naszego dziecka w zbyt dobrym świetle, a często bywają dla rodziców zabawne. Kilka miesięcy temu, o ile dobrze pamiętam, byliśmy wspólnie na konferencji, na której dla dziennikarzy został przeprowadzony taki rodzaj, nie wiem, warsztatu, bo nie chcę użyć absolutnie słowa zabawa, bo to nie było zabawne, gdzie grupa ekspertów, ekspertek z NASK-u, jak twierdziły te osoby, nawet niespecjalnie musiała mocno szukać, żeby znaleźć zdjęcia dzieci ogólnie dostępne w sytuacjach, w pozycjach tak żenujących, że mnie jako ojcu, ale nawet myślę, że gdybym nie był ojcem, w ogóle nie mieściło się w głowie, że ktoś może umieścić zdjęcie swojego dziecka tak kompromitujące w takiej sytuacji. W porównaniu z tym, ten challenge, o którym mówiliśmy przed chwilą, że niespodziewanie gdzieś tam oblewamy dziecko i się cieszymy, że ono płacze albo że się przestraszyło, to w porównaniu z tamtymi rzeczami to ten challenge to dosłownie zabawa. Akademia Cyfrowego Rodzica powstała trochę po to właśnie, żeby zwiększać świadomość nas dorosłych głównie, ale także dzieci, gdzie w tej sieci, która otacza już cały świat, trzeba uważać, gdzie są takie miejsca, które są po prostu niebezpieczne. Pani Małgorzata Gromek pyta, czy to, co robią blogerzy bądź instagramerzy, relacjonowanie w story z całego swojego życia i pokazywanie wizerunku swoich dzieci należy już do szkodliwego zjawiska sharentingu? Ja myślę, że można jakoś dwojako na to spojrzeć. Po pierwsze, i zacznę od pozytywu, ja dość często spotykam się na tego rodzaju blogach z praktyką akurat, która wydaje mi się słuszna, a mianowicie nie pokazywaniem twarzy dziecka. Sporo influencerów, znanych osób, udostępniając jakieś prywatne materiały, dzieląc się czymś ze swojego życia, nie pokazuje wyraźnie lub w ogóle twarzy dziecka. I to jest coś, co rzeczywiście możemy zaczerpnąć. Możemy skopiować, jeżeli chcemy jednak czymś się pochwalić w sieci i mamy obawę, że dotrze to do szerszego grona odbiorców, może szerszego niż byśmy chcieli, jest to jedna z dobrych praktyk. Natomiast druga rzecz dotyczy tego, że jednak miejmy w pamięci to, że blogerzy, influencerzy w taki sposób zarabiają na życie, tak? Czasem reklamując różne produkty, czasem pokazując swoje prywatne życie. Jest to jakiś wybór, czy on jest słuszny, czy niesłuszny, trudno mi to komentować, natomiast jakby podtrzymuję swoje zdanie, że każde zdjęcie praktycznie dziecka, które wpuścimy w sieć, szczególnie w taką otwartą sieć, nie tylko do grona naszych znajomych, naprawdę może trafić w niepowołane ręce. Pani Marto, jeszcze coś do dodania? Ja powiem tak, że jest to pewien taki dylemat, nawet można powiedzieć dylemat etyczny, który no, nie udzielimy w ten sposób, czy to szkodliwe, czy nieszkodliwe, czy legalne, czy nielegalne, czy słusznie, czy nie. Tak jak moja przedmówczyni powiedziała, to jest jakiś ich wybór. Oni poniosą po prostu konsekwencje tego wyboru. Natomiast my powinniśmy sobie zadać pytanie jako rodzice, jako strażnicy naszego dobra, wizerunku naszego dziecka. Czy to faktycznie jest dobra droga dla naszego dziecka? Czy może lepiej wrócić do
tradycyjnego sposobu tutaj dzielenia się swoim dzieckiem w postaci tego tradycyjnego zdjęcia wydrukowanego, pokazanego na rodzinnym spotkaniu, oczywiście wybranych zdjęć za zgodą naszego dziecka, tak, bo niekoniecznie ono będzie chciało powiedzieć, że to zdjęcie jest w porządku i nie chce się tym pochwalić. Nie mam takiego doprecyzowanego i jasnego zdania na ten temat. Myślę, że to jest po prostu wybór i decyzja każdego z nas. Definiujemy trochę rzeczy. W międzyczasie zadajemy pytania osób, które do nas piszą. Bardzo Państwa zachęcam do zadawania pytań. Jedną z tych rzeczy, którą chciałbym omówić i zdefiniować, jest pojawiający się czasami w publikacjach naukowych kidnapping cyfrowy. Czy mogłyby Pani powiedzieć, co to takiego? To jest takie zjawisko internetowe, przerażające dość, znane również pod taką nazwą baby roleplay, które polega na tym, że zdjęcia dzieci, często małych dzieci, są wykradane z, być może właśnie z profili kont rodziców i używane do takiej dość perwersyjnej zabawy. Zakładany jest na przykład fałszywy profil ze zdjęciem, informacjami o danym dziecku. Tworzona jest alternatywna historia tego dziecka, jakie ono jest, co lubi, czym się zajmuje. I to mogą być bardzo różne historie. Duża część takich historii powiązanych z tym zjawiskiem kidnappingu cyfrowego to są takie historie pedofilskie, gdzie osoby o tych skłonnościach tworzą historię dziecka, przedstawiając ją w absolutnie wykrzywiony, taki perwersyjny sposób. Ale czasami również to może być historia na przykład ciężkiej choroby, na którą zapada dziecko i wytworzona cała duża treść. Także jeżeli wejdziemy na taką stronę, to możemy mieć poczucie, że to jest jakaś na przykład prawda. Tak może być wykorzystane zdjęcie naszego dziecka. Może się okazać, że pewnego dnia otworzymy, to jest przykład, o którym dzisiaj usłyszałam, otworzymy jakąś stronę pomocową, stronę zbiórki i znajdziemy tam zdjęcie naszego dziecka z informacją, że jest śmiertelnie chore i zbierane są pieniądze na jego leczenie. Czy chcielibyście Państwo jako rodzice znaleźć się w takiej sytuacji? To są dość przerażające praktyki. Pan Kuba, Kubast z Facebooka. Panie Jakubie, my nie chcemy absolutnie ograniczać zadawania tych trudniejszych pytań. Po prostu pytań jest tyle, że ja nie nadążam, żeby je po kolei nadawać. Pan Jakub pyta, jak się ma według Państwa model Big Data do ograniczania grona odbiorców, postów, zdjęć w mediach społecznościowych? Biorąc pod uwagę fakt, że każdy post jest zapisywany na serwerach prowajdera usługi i może posłużyć do profilowania oznaczonej osoby, w tym wypadku dziecka, czy w ogóle nie powinniśmy namawiać do kompletnego wstrzymania się od publikacji tego typu informacji? No to jest prawda, że w tym momencie możemy zagregować ogromną ilość danych na temat naszej bytności w sieci, ruchu naszego w sieci, materiałów, informacji, które publikujemy i tak do końca chyba jeszcze nie wiemy, co się z tym wszystkim stanie. Tych danych jest tak wiele i mogą być one przetwarzane w tak różny sposób, że wydaje mi się, że w danym momencie nie możemy powiedzieć, czym to się dla nas skończy ogólnie, nie tylko dla naszych dzieci, ale też dla nas. Natomiast to jest dobre pytanie, czy my możemy zatrzymać to koło, czy możemy sprawić, że rodzice przestaną dzielić się informacjami, zdjęciami swoich dzieci w sieci? Wydaje mi się, że nie. To, do czego możemy namawiać, to żeby robili to z głową, żeby uważali bardziej, żeby też zastanawiali się, po co tak naprawdę wrzucają to zdjęcie, kto je zobaczy, czy ono nie jest jakieś upokarzające dla dziecka, czy dziecko nie będzie miało pretensji,
albo problemów w związku z tym, że takie zdjęcie zamieściliśmy x lat temu. Ja też nie ukrywam, że śledzę Państwa komentarze i bardzo, bardzo mnie cieszy to, jak wiele komentarzy mówi o tym, że reagujecie Państwo, tak? Że zwracacie uwagę, że powstrzymujecie dziadków na przykład przed wrzucaniem zdjęć, że pytacie swoje dzieci o zgodę. To naprawdę jest super to usłyszeć, to zobaczyć, że faktycznie to dobro dziecka i ta świadomość, jak groźne może być upublicznianie prywatnych materiałów, jest, po prostu jest obecne w Państwa życiu. Bardzo dziękuję za te komentarze, bo to jakby podnosi nas bardzo na duchu, że jednak uważamy, co robimy i mamy nadzieję, że coraz więcej osób będzie uważać. Trochę w potwierdzeniu tego, o czym Pani teraz powiedziała, kolejny komentarz. Zawsze tłumaczę rodzicom, że w przyszłości ich dziecko może nie dostać pracy, bo nowy algorytm sztucznej inteligencji będzie w stanie na podstawie zdjęć przewidzieć na przykład stan zdrowia. Niestety nie znajduję zrozumienia. No to nie muszą być zdjęcia, to mogą być wpisy takie zupełnie niewinne. Na przykład dokładnie. Przyszła wiosna, a moja córeczka zawsze na wiosnę ma przecież alergię. Ale jednak wystarczą nasze dane ze smartwatcha, jeżeli biegamy. No i to jest właśnie kolejna rzecz, o której też musimy przy okazji powiedzieć, bo to jest trochę tak, że przecież my dorośli, my rodzice, opiekunowie, no bardzo często udostępniamy zupełnie bezmyślnie także swoje informacje, więc to, że udostępniamy informacje o dzieciach, to nie wynika z tego, że nasze dzieci jakoś specjalnie traktujemy, tylko my generalnie nie zwracamy uwagi na to, że dzielimy się danymi, nawet tymi mocno, mocno wrażliwymi, a odpowiedni algorytm jest je w stanie powiązać, być może dla nas zupełnie zaskakujący sposób, w taki sposób, czy jak gdyby dostając informację, której co prawda wprost żeśmy nie napisali, ale w kawałkach można z niej było ułożyć większy obraz. Dokładnie. Tak się dzieje, i musimy mieć tego pełną świadomość. Z drugiej zaś strony żyjemy w takim społeczeństwie informacyjnym, tak? Mamy też taki, włącza się taki mechanizm porównywania społecznego, tak? Patrzymy na innych i sami chcemy też się wykazać jakąś aktywnością, zaangażowaniem, a szczególnie w zakresie rodzicielstwa, pokazać, jacy jesteśmy dobrymi rodzicami, jak bardzo kochamy własne dzieci, ale zapominamy o tym bezpiecznym, tak? Zachowaniu się w świecie wirtualnym. Wydaje mi się, że tutaj musimy sobie po prostu zadać pytanie, czy chcemy tak robić jak inni, czy może lepiej spróbować ograniczyć tą działalność, albo po prostu z tego całkowicie świadomie zrezygnować. Tak? I mogę też tutaj powiedzieć, że rozmawiając z wieloma rodzicami, widzę, że jedni uważają, że w tym nic złego nie ma, tak, dzieleniem się informacji, umieszczaniem zdjęć własnych dzieci, inni zaś zaczynają się zastanawiać, ale też są tacy rodzice, którzy świadomie nie umieszczają żadnych informacji o swoich dzieciach. Komentarz, który mnie ucieszył, który mnie cieszy, dlatego że pokazuje troszeczkę ten problem od innej strony i być może też coś w tym jest. A mianowicie Noa4H pisze, nie znacie TikToka, milion dzieci ma tam konta, codziennie w Polsce dodają setki filmów i nic się nie dzieje, dramatyzujecie, bo nie znacie nowych realiów świata i się ich boicie. No właśnie, w czym jest problem? Mówimy tutaj o rodzicach, że średnio co kilka dni, to chyba badania z Polski, średnio co kilka dni wrzucane jest, tak statystycznie dziecko ma wrzucane zdjęcie przez rodzica, średnio dwa razy w miesiącu ma wrzucane film wideo, no ale przecież równocześnie może się tak zdarzyć, że kilka razy dziennie samo wrzuca filmy chociażby na wspomnianego TikToka, czasami żenujące, czasami straszne, jakoś specjalnie się tym nie przejmuje.
To jest właśnie przykład tego, że dzieci biorą przykład z rodziców. Jeśli rodzice robią w ten sam sposób, to dlaczego dzieci tego też nie robią? Druga rzecz, no TikTok jest dosyć znany wśród młodzieży, wiemy z jakiego powodu. To jest jakby inna sprawa, natomiast to jest też widoczne jest, że rodzice nie rozmawiają z dziećmi, nie pokazują im też tego, co to jest internet i jakie tam zagrożenia po prostu mogą się pojawić, tak? My sami też jako rodzice nie do końca mamy tego świadomość, więc po to takie nasze spotkania, żeby o tym rozmawiać i mówić śmiało, że takie zjawiska są, takie się pojawiają i są takie, a nie innego skutki. Więc tutaj myślę, że trzeba po prostu dużo, dużo rozmawiać z dzieckiem. No i wydaje mi się też przestrzegać pewnych zasad, które te media społecznościowe wprowadzają w regulaminie, tak, jeżeli konto dziecko nie może mieć poniżej 13 roku, a my jako rodzice umieszczamy, no to troszkę łamiemy no, zasady, tak, więc dziecko, mówię, dziecko bierze przykład z rodziców, jeżeli my będziemy postępować świadomie, tutaj przewidywać i tutaj przestrzegać pewnych zasad, to nasze dzieci również będą tak samo się zachowywały. Pani Marto, chce Pani coś dodać? Tak, ja chciałam do tego TikToka się odnieść. Nie tak dawno, no, można powiedzieć, nie tak dawno na TikToku, na innych mediach społecznościowych również był popularny taki challenge, takie wyzwanie internetowe, yoga challenge, które polegało na tym, że jedna czy dwie osoby pokazywały różne pozycje jogi, chwaląc się swoją sprawnością fizyczną. Ja takie screeny, takie zatrzymane kadry tych TikTokowych relacji oglądałam, które były zatrzymywane dokładnie w takich pozycjach, na przykład w pozycji szpagatu, stojąc na głowie, które zatrzymane w dokładnie tym kadrze i podpisane innym komentarzem stawały się niezwykle erotycznym materiałem. Z czegoś zupełnie niewinnego, co jest zabawą, bardzo często zabawą wczesnych nastolatek, dzieci, można zrobić nacechowany seksualnie materiał. I pedofile to robią, nawet jeżeli my o tym nie wiemy. Co roku komentarz, co roku odmawiam szkole zgody na udostępnienie na Facebooku i tak dalej wizerunku dziecka i przez cały rok szkolny pani pyta, a może wstawię, jak dziecko było na wycieczce, tak ładnie wyszło, powinniśmy zabraniać szkole, przedszkolu publikowania zdjęć naszych dzieci? No mamy przepisy RODO, tak, które wyraźnie mówią, że mamy prawo tutaj nie ujawniać pewnych rzeczy, więc jeżeli rodzic nie wyraża zgody, to placówka, instytucja powinna to uwzględnić, czyli nie umieszczać dziecka, jego wizerunku nie upubliczniać. Nie, to jest jasne, tylko czy my jako rodzice powinniśmy dawać zgody, czy powinniśmy zabraniać szkole czy przedszkolu na publikację zdjęć naszych dzieci? Ja bym powiedziała w takiej sytuacji, jeżeli problem jest widoczny i tutaj co z tego komentarza wynika, brak jest takiego zrozumienia, dlaczego my tej zgody nie chcemy dać, porozmawiać z nauczycielami, ustalić z nimi zasady, jakiego rodzaju zdjęcia chcemy czy zgadzamy się, żeby były publikowane, na jakie nie wyrażamy zgody. Być może możemy przesortować ten materiał, który powstał po wycieczce, i popatrzeć, co jest dla nas ok, co nie godzi w wizerunek naszego dziecka, nie zagraża mu, a co nie. Ja bym była sceptyczna co do publikowania tego typu zdjęć na wycieczce, szczególnie z podpisem, gdzie jest ta wycieczka, w jakim jest się miejscu, gdzie te dzieci nocują, bo to może być realnym zagrożeniem dla naszego dziecka. Natomiast możemy to zrobić po fakcie, możemy się wspólnie zastanowić, możemy przegadać sprawę z całym gronem pedagogicznym i znaleźć jakiś kompromis, ustalić jakieś reguły, tak abyśmy my czuli się bezpiecznie i aby też po drugiej stronie było jakieś zrozumienie dla naszego sprzeciwu. Obiecałem to prawie, że na samym początku i teraz chcę do tego wrócić. Przez całą naszą rozmowę padały informacje, co rodzic powinien robić, a żeby odpowiednio skonfigurować, odpowiednio zabezpieczyć, innymi słowy, jak wrzucać zdjęcia dzieci i czy wrzucać, a jeżeli już
to jak je wrzucać tak, żeby nie narobić szkody. Czy moglibyśmy to teraz podsumować, czyli w skrócie, na co rodzice powinni zwracać uwagę, publikując zdjęcia i filmy swoich dzieci w internecie? Przede wszystkim powinni sobie zadać pytanie, czy chcą to rzucać. Jeżeli podejmują decyzję, tak, wrzucamy, to trzeba najpierw sprawdzić, jak wygląda to zdjęcie, które chcemy wrzucić. Jeżeli nie chcemy upubliczniać wizerunku, czyli twarzy naszego dziecka, to możemy je ukryć, tak? Co chcemy pod tym zdjęciem napisać? To jest kolejna bardzo ważna rzecz. Co chcemy upublicznić, tak? Czy miejsce, czy czynność, czy datę, to jest bardzo ważne, tak? Dalej, w mediach społecznościowych, na różnych portalach, w koncie, w ustawienia są takie właśnie usługi, kwestia, czy funkcje prywatności. I teraz możemy wybrać grupę znajomych lub odbiorców tego zdjęcia, czy tego filmu, i wtedy ograniczamy tutaj możliwość widoczności tego postu bądź tego zdjęcia, które chcemy upublicznić. Takim dodatkowym elementem, na przykład na portalach, na blogach, może być po prostu nadanie znaku wodnego, tak, gdzie wzmacnia jakby troszeczkę tutaj i uwidocznia ewentualnie, jeżeli to zdjęcie zostanie przez kogoś wykorzystane, przez osoby trzecie. To są między innymi takie możliwości. Co to znaczy znak wodny, żeby to było jasne? Znak wodny to jest taki nałożony na zdjęcie opis, imię, nazwisko może być. Tak widziałam na blogu, na przykład jednym, gdzie mam jedna z matek umieściła nazwę swojego bloga przez zdjęcie lub przez zdjęcie na ukos i wtedy to po prostu można zauważyć, że jest to zdjęcie z jej tutaj zasobów. Okej, okay, no to czy to wszystko? Pytam drugą panią Martę Witkowską, czy dodałaby coś pani? Ja myślę, no, że poza ustawieniami prywatności, czyli takim rzeczywiście sprawdzeniem, zabezpieczeniem się na tyle, na ile to jest możliwe przed dotarciem tego zdjęcia do niepowołanych rąk, ja bym dodała, pytajmy nasze dzieci o zgodę. Naprawdę pytajmy. I nie tylko te dzieci starsze, które logika nam podpowiada, są w stanie taką zgodę świadomie wyrazić, ale pytajmy też dzieci naprawdę małe. Nawet jeśli taki dwulatek, trzylatek nie jest w stanie powiedzieć tak, zgadzam się świadomie, bo jest zbyt mały, zbyt małe dziecko, żeby wiedzieć, co się może z tym zdjęciem stać, to my przyzwyczajamy w ten sposób dziecko do tego, że jego zdjęcie, film z jego udziałem jest jego własnością i że ono może powiedzieć tak, może powiedzieć nie i to jest no, niezwykły taki zasób na przyszłość. Gdzie od samego początku korzystania z sieci dziecko wie, że ma prawo dysponować własnym wizerunkiem. No oczywiście nigdy nie powinniśmy publikować zdjęć intymnych, zdjęć z plaży, zdjęć z kąpieli, z jakichś innych czynności higienicznych, absolutnie nie. Nie powinniśmy też, tak jak już wiele razy to tutaj padało, upubliczniać zdjęć kompromitujących, upokarzających. Pamiętam też taką falę, która się przelała przez internet, pokazywania, zawstydzania nastolatków, jakie mają bałagan w pokoju. Rodzice publikowali zdjęcia bałaganu dzieci. Nie róbmy tego. Naprawdę nie róbmy tego. Rozumiem, że to miała być nauczka, jakieś działanie wychowawcze, ale to bardzo zawstydza nasze dzieci i może narazić je na nękanie ze strony osób, które to zobaczą. Myślmy o przyszłości dziecka, myślmy o tym, czy dziecko chciałoby takie zdjęcie, nie wiem, swoje własne przy, nie wiem, karmieniu, umazane od stóp do głów jedzeniem, czy chciałoby zobaczyć w sieci, znaleźć w sieci, na przykład przy rekrutacji do prestiżowej nowej pracy, czy chciałoby, żeby zobaczył to potencjalny pracodawca, albo na przykład sympatia, dziewczyna, chłopak, osoba, którą jest zainteresowana. Czy naprawdę chcemy to robić swoim dzieciom? My na pewno nie chcielibyśmy, żeby takie zdjęcia krążyły po sieci. Pytanie pani Kingi Tutkowskiej z Facebooka. Czy ustawiając blog w funkcji niepublicznej mam pewność, że zdjęcia nie wyciekną z niego? Trudno mi się odnieść, szczerze mówiąc, do tego pytania. Są różne blogi i nie do końca wiem, jak wyglądają te ustawienia.
powiedziałabym tak, ostrożności nigdy za wiele. Jeżeli na takim blogu decyduje się na publikację zdjęć, może nie muszą to być zdjęcia, które bardzo dokładnie przedstawiają moje dziecko. Może być to zdjęcie, które pokazuje dziecko przy zabawie i nie pokazuje jego twarzy. Nie musimy zabezpieczać się tylko ustawieniami, aczkolwiek oczywiście powinniśmy to robić. Możemy tak, też tak kadrować lub wybierać zdjęcia, aby pokazywały one jak najmniej na temat naszego dziecka. Jakiś czas temu czytałem o badaniach w Stanach Zjednoczonych, z których wynikało, że jest większa świadomość osób dorosłych, żeby na zdjęciach zasłaniać numer rejestracyjny samochodu niż twarz dziecka. I pomyślałem, że podsumowując trochę nasze dzisiejsze spotkanie, o tym powiem, bo rzeczywiście cały czas obracamy się w kwestii świadomości. O ile dobrze panie rozumiem i bardzo proszę, jeżeli źle rozumiem, mnie wyprowadzić z błędu, nikt nie mówi, że dzielenie się zdjęciami jest czymś złym z natury. Mówimy tylko, czy staramy się powiedzieć to, że trzeba po prostu uważać, że trzeba dobrze dobierać tą grupę, tę grupę osób, które to zdjęcie dostaną. Jeżeli chcemy się pochwalić zdjęciami swojego dziecka, to może zamiast wrzucać na timeline, na swoje konto, no to może wystarczy stworzyć jakąś grupę ścisłych znajomych i po prostu, jeżeli już chcemy, im wysłać. Czy ja to dobrze rozumiem? Dobrze pan to rozumie. Okej, wolałem się upewnić, chociaż zasady zdjęć moich dzieci nie wrzucam, zresztą są już na tyle duże, że nie zostawiłyby na mnie suchej nitki, a obawiam się, że mogłyby jakimś sposobem zablokować mnie internet w domu, bo wydaje mi się, że ich kompetencje już są wystarczające. Szanowni Państwo, powoli kończymy, ale tak jak zacząłem, tak chcę jeszcze raz o tym wspomnieć. Nasze dzisiejsze spotkanie to w zasadzie pierwszy krok, pierwsze spotkanie z cyklu Akademii Cyfrowego Rodzica. Możecie Państwo znaleźć informacje na temat samej Akademii na stronie akademiacyfrowegorodzica.pl. Oczywiście chcę jeszcze raz wspomnieć, bo bardzo, bardzo sobie tę współpracę cenię. To jest współorganizatorem dzisiejszego spotkania z Ministerstwo Cyfryzacji NASK. Moimi gośćmi były Marta Witkowska, psycholog i ekspertka Akademii NASK, zajmuje się profilaktyką, diagnozą i interwencją w obszarze zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, oraz dr Marta Majorczyk, to nauczyciel akademicki, pedagog, doradca rodzinny, trener i szkoleniowiec, zajmuje się tematyką rodziny i funkcjonowaniem, rolami rodzinnymi, cyklami rozwojowymi człowieka. Bardzo, bardzo paniom dziękuję za wspólne spędzenie czasu. Informacje na temat tych rzeczy groźnych związanych z siecią, o tym, o czym będziemy rozmawiali na kolejnych spotkaniach, możecie Państwo znaleźć na akademiicyfrowegorodzica.pl. Zachęcam też Państwa do tego, żeby znaleźć w sieci kampanię społecznościową Nie zagub dziecka w sieci właśnie, bo tam też znajdziecie bardzo dużo informacji. Kolejny webinar, czy zapraszam na kolejny webinar 16 lipca i tym razem będziemy rozmawiali o FOMO. Brzmi to trochę jak bohater kreskówek, czy możemy w pięciu słowach powiedzieć, co to jest FOMO? Fear of missing out, czyli lęk przed odłączeniem. Taka sytuacja, kiedy boimy się choć na chwilę zniknąć z sieci, bo coś niesamowitego może się tam wydarzyć, a my nie będziemy brać w tym udziału. No i właśnie takie reakcje, które trochę przypominają sytuację, w której ktoś, kto jest uzależniony od na przykład papierosów, nagle nie ma papierosa, albo ktoś uzależniony od innych bodźców, nagle w swoim otoczeniu tych bodźców nie potrafi znaleźć. Myślę, że jak zaczniemy o tym opowiadać, to niestety, ale wielu rodziców orientuje się, że być może coś jest na rzeczy także w ich rodzinach. Pytacie o to? To odpowiadam od razu, że ta rozmowa, ten webinar, on będzie oczywiście dostępny na kanale Nauka to Lubię i na YouTubie i na Facebooku i zapraszam w czwartek na kanał Nauka to Lubię, bo w czwartek w ramach Akademii Cyfrowego Rodzica na kanale YouTubeowym Nauka to Lubię znajdzie się materiał wideo na temat właśnie sharentingu.
Jeszcze raz wszystkim bardzo dziękuję. Dziękuję moim ekspertkom i do zobaczenia, o ile dobrze liczę, za dwa tygodnie. 16 lipca. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Dziękuję.